Witajcie, Jurassic 87. Wraca seria Baza Ingen, tym razem na Isla Tacano w erze Jurassic World. Także zapraszam serdecznie, króciutkie intro i lecimy z informacjami. Okej, tak jak mówiłem, jesteśmy na Isla Tacano. Tak wygląda baza, którą zbudowałem. Tutaj znajduje się 8 gatunków, które sami będziecie wybierać do poszczególnych odcinków. Zrobimy taką krótką serię, po 2 gatunki na odcinek. Także poproszę Was, żebyście w komentarzach zostawili swoje typy. Do pierwszego odcinka wpisujecie 2 dinozaury. Te, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną przedstawione w pierwszym odcinku. Później kolejne. No i tak do ostatniego, do 4 odcinka. 5 odcinek to będzie już taki bonus i będziemy sobie robić zagrodę dla Indominusa. Mam tu jeszcze sporo miejsca wolnego, ponieważ Isla Tacano jest dosyć dużą lokalizacją, także spokojnie będziemy mogli sobie tutaj fajnie to wszystko zrobić. A więc, tak jak mówiłem, 8 gatunków. Mamy tutaj 6 roślinożernych i 2 mięsożerne. Może zaczniemy od tych mięsożernych, skoro już tutaj jestem. Tyranozaury. I oczywiście mamy tutaj jeszcze wybieg dla Velociraptorów. Starałem się go odwzorować tak jak z filmu. No wiadomo, tutaj na Jurassic World Evolution jest to trudne, ale wstawiłem tutaj każdego raptora z każdej ery. Tutaj Zaginiony Świat, Park Jurajski 3, Blue oraz The Big One z Jurassic Park. No i oczywiście jeśli chodzi tutaj o dinozaury roślinożerne, postanowiłem wrzucić brachiozaury, stegozaury, ankylozaury, nasutoceratopsa, pachycefalozaura i stygimolocha. Także spośród tych gatunków będziecie sobie wybierać i będziemy sobie je tutaj omawiać. Myślę, że to nie będzie tak jak było to na bazie Sorny. Takie sztywne informacje, coś w tym stylu. Bardziej też nawiążemy do filmów, jak to wszystko wyglądało, skąd one się wzięły, jakich scenach występowały i tak dalej. Czyli to takie bardziej ciekawostki rozwinięte szerzej, bardziej tak, aby to wyglądało dużo przyjemniej. Także myślę, że bardzo, bardzo fajnie to nam wyjdzie i naprawdę zachęcam do komentowania, ponieważ miałem też zarzucane w komentarzach, że nie nagrywam po polsku. Także postanowiłem tutaj to zmienić i oczywiście lecimy z tym materiałem. Pamiętajcie też o subskrypcjach, bo 90% widzów ogląda mój kanał bez subskrypcji. Także to jest bardzo dużo widzów, którzy w ogóle oglądają, a nie subskrybują. Także zachęcam do tych subskrypcji. Będziecie na bieżąco. Nie mówię już nawet, że musicie ten dzwoneczek włączać, ale zasubskrybować kanał dla zasięgu jak najbardziej możecie. Okej, czyli jesteśmy tutaj, jak mówiłem, na Isla Tacano. Tak się prezentuje park, baza. Ale zrobiłem to tak właśnie w takiej formie parku. No nie mogłem się oprzeć, aby tego jakoś tutaj ładnie nie przedstawić, żeby to wizualnie wyglądało. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek i piszcie w komentarzach. Ja zostawię też przypięty komentarz z tymi gatunkami. Do zobaczenia w następnym materiale Jurassic 87. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!